Teraz piątek, piątunio, przygotowania, cały zespół czyści sprzęt, nawet dwie małe luzaczki pomagają w czyszczeniu sprzętu, kierownik nadzoruje, tutaj główny zawodnik również czyści sprzęt, koniki stoją, odpoczywają, jest Szejkuś, jest Kanosa, także przygotowania pełną parą. I lecimy, wygrywamy. Dziewczyny, cześć. Pa. I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Cześć wszystkim, witam was na moim kanale. Ja już jestem, jak widzicie, w drodze do stajni. Wyszłam niedawno z pracy. Lecę na stajni, jest straszny ukrop. Słuchajcie, dzisiaj jest ponad 30 stopni, a jest już w pół do czwartej. Ale z drugiej strony się cieszę, że jest ten ukrop, bo będzie można umyć konie przed zawodami, więc to jest główny cel dzisiejszego wypadu do stajni. Do tego oczywiście jakaś tam lekka ląża dla obu czterokopytnych. I co? No pakujemy sprzęt, bo przy okazji już pod stajnią będzie samochód z przyczepą, więc zapakujemy już tam całutki sprzęt, szczególnie, że jest szansa, że jutro będziemy bardzo, ale to bardzo wcześnie wyjeżdżać, ponieważ kto mnie nie ogląda na Instagramie, tylko tu, no to jadę tym razem na dwóch koniach. Oprócz Kany, na której no tradycyjnie jadę PN, zabieram również kuca imieniem Shake. Shake jest takim, znaczy no, w paszporcie ma kuc, ale jak go zobaczycie, to będziecie widzieć, że jest to Haflinger. Mam multum tak zresztą Haflingerów tyle w paszporcie. Na nim z kolei jadę 60 cm, ponieważ on debiutuje, ma 6 lat. Zostałam poproszona tak przy znajomych, bo to jest koń tak moich znajomych, żeby go po prostu wpuścić tak kilka razy w zawody, żeby potem po prostu dzieciakom mojego znajomego było łatwiej tak na tym koniu, gdyby gdzieś tam chciały na nim na jakieś odznaki, czy też właśnie na zawody. Dlatego również zabieram tym razem Szejka. No i wyjdzie, że będę jechać pierwszy konkurs, no i przedostatni, ten trzeci od końca, więc jutro spędzimy sobie cały dzień na zawodach. Ponownie widzimy się w Kozienicach, tak jak poprzednio na ogólnopolskich, to tym razem na zwykłych regionalnych. Dzisiaj, słuchajcie, zawody zaczęły się o 7:30, pojadę tak na jeden dzień tylko. Dzisiaj jest sobota, za jakieś 24. Jest straszny ukrop, przypominam tylko. No i co? Czekajcie, o czym ja tu mówiłam, bo ja tu jednocześnie jednak jadę autem i trochę się muszę skupiać na drodze. Ale pamiętajcie, nie róbcie tego, raczej nie nagrywajcie filmów siedząc w aucie za kółkiem. Ale no, kończąc, już pamiętam, o 7:30, słuchajcie, dzisiaj się zaczął pierwszy konkurs, czyli te 60 cm. Więc jeżeli jutro również się zacznie o 7:30, to ja muszę być o 7:00 już w Kozienicach. Co za tym idzie, gdzieś 4:30, 40 max muszę wyjechać ze stajni, bo około 2:20, 2:30 się jedzie ze stajni, tak, w której teraz stoję. No i co, no to pobudeczka gdzieś 3:30, żeby jednak, wiecie, wstać. Może coś zjeść, chociaż wątpię, że będzie mi się chciało tak rano jeść. Podejrzewam, że zjem już jadąc po prostu w samochodzie. No i co, no będzie trzeba zjechać na stajnię, trochę te konie podoczyszczać jeszcze, bo na bank się uwalą. A czy może Kanuś nie? Kanuś, pamiętajmy jeszcze z tym konikiem, Szejk jest takim typem, który no lubi się wydarzyć, więc
dzisiaj, jak to jego młoda właścicielka powiedziała, on będzie stał w myjce, dopóki nie wyschnie. Ona strasznie nie chce, że moje się jej tam gdzieś wydarzą w piachu, ale tam będzie, damy radę. Mam też plan ogólnie zapleść kanie koreczki, więc to też myślę, że rano będzie trzeba poprawiać. Chociaż nie wiem, czy dzisiaj nie zapleść tylko warkoczy, a jutro korki z tych warkoczy, ale no to się zobaczy w praniu, nie? W każdym razie jedziemy na stajnię, spotykamy się już tam, nie będę chyba więcej opowiadać, plan jest prosty, jedziemy i się ogarniamy, a jutro wyjeżdżamy, nie? Dobra, spotykamy się w stajni. Koniki są w boksach, ze względu na pogodę. Tak, Anuś, tak, dzień dobry, witamy się, tak. Kajcie, bo te boksy nie są tak łatwe do otworzenia, jakby się wydawało. Niosę teraz Kanusi obiadek, żeby sobie przygryzła przed lążą. Myszek. Dzisiaj mamy myszek. Z dodatkiem oczywiście elektrolitów. No tą pogodę w sam raz Kanuś sobie zje. Ja jej dorobię pudełeczek na dziś wieczór, jutro rano. I widzimy się na ląży. Zestaw jutrzejszy jest gotowy. Tak, jedziemy lawetą. Będzie śmiesznie jeszcze jakby to prowadzić. Słuchajcie, leje się taki ukrop z nieba, że się nie da wytrzymać. A do tego przez ten ukrop jest mega dużo bzów i bąków, więc na kanie może tego tutaj nie widać zbytnio na filmiku, bo jest jednak ciepna. Ale niestety pomimo czystku nawet takie, słuchajcie, obsiadły, że masakra. Już teraz na samo rozstępowanie wybraliśmy się po prostu, chodź Kanuś, na spacerek, żeby może było trochę lżej i faktycznie jest troszkę lżej. Teraz wiaterek zawiał, na szczęście. Więc mówię, mówię, zamiast chodzić, to się bardziej przyjmuję owadami. No ale niestety taki mamy klimat. Już kończymy. Zaraz pójdę do stajni, przyczeszę grzywę, zobaczę, czy nie trzeba jej jeszcze dorównać po wczoraj. No i pójdziemy już się myć. Tego procesu plecenia, bo jest tyle owadów i koń tak się ruszył, że tak nie miało sensu. Chciałam to jak najszybciej zrobić. Koń już ma tym razem, słuchajcie, koreczki, rozumiecie? Zechciało mi się robić koreczków. Ma z dwóch stron, dlatego że ma grzywę na dwie strony. Siekuś, pokaż się. Sieka, zaraz zobaczymy, co oni tam zrobili, bo czego tego jeszcze nie widziałam. A nie, ja go plotłam. Chodź, siejku. Aha, Szejkuś ma same warkoczyki i to takie, które mu się na bank rozwalą, bo są za mało związane. Ale trudno, jak będzie chciała, to sobie jutro pola jeszcze tam dowiążę. Kanuś po umyciu oczywiście ma zasmarowane nóżki balsamikiem, jest zapsikana cała odżyweczką. I co, no my sprzęt mamy gotowy. Pakuję konia do boksu, niech sobie dalej odpoczywa, a my lecimy, bo trzeba się jeszcze trochę ogarnąć samemu. Wcześniej pójść spać, żeby rano wstać. Nie, Kanuś? No, tytu. Wszystkim jest 3:10. My już jesteśmy na stajni. Czekamy, zaraz będziemy dawać sianko konikom. Idziemy się przepakować, pokarmimy, trochę je poczyścimy, poprawiamy i inne warkociki, nie, Kanuś? I będziemy rufać. Pokaż się, Szajku. Dobry panu. No. To jest główne miejsce, fajnie wypakowane. Lecimy na mały spacerek. Nie, Sejku? Jak tam ci się podoba, Sejku, w kozienicach?
chyba wystraszony, jak to się dzieje, nie Zajko? No. No i przyszedł czas rozprężać pierwszego konika. Jest nim oczywiście Shake. Tak jak mówiłam, idziemy sobie 60 cm. Na rozprężalni, słuchajcie, Shake był cudowny. Niczego się nie bał. Bardzo chętnie szedł. Był taki luźniutki. Wszystko było super. Dopóki nie wjechał na parkour i nie usłyszał głośników. W sensie nie usłyszał głosu speakera z głośników. Bo wjechał, słuchajcie, bardzo dziarsko na parkour. Nie mam niestety tego samego wjazdu nagranego, tylko już na jedynkę. No ale jak już usłyszał speakera z głośników, to już się po prostu zaciął, zatkał się cały biedny w sobie, nie wiedział totalnie, co się dzieje. No i no niestety nie przyjechaliśmy nad jedynki, co zaraz sobie zobaczycie. Ale tak jak mówię, widzicie, na rozprężalni był mega. No i tak, to już parkour. Nie udało się. Niestety, ale no mówię, to był taki dla niego test, po prostu zobaczyć, co się stanie, jak go zabierzemy w obce miejsce na zawody. Tutaj już mamy rozprężenie kanusi, tam już sobie nie było co nagrywać, co no, Shake'a rozstępowaliśmy, rozebraliśmy się, poszłam jeszcze raz na rozprężalnię, bo mogłam, coś tam sobie na rozprężalni jednego podskoczyłam i po prostu rozebraliśmy go tak, on już sobie odpoczywał. Poczekaliśmy wiele, wiele godzin, zanim mogłam zacząć rozprężać kanę, bo jednak jechałam no, na Shake'u konkurs pierwszy, a kaną przedostatni i przedprzedostatni, więc no, trochę było trzeba poczekać. Kanuś też, słuchajcie, bardzo fajnie mi chodziła na rozprężalni, bardzo dobrze się czuję w kozienicach. No i co? No, zaraz zobaczycie. Ogólnie z samych przejazdów to już też powiem, no jestem zadowolona. No co, tutaj mamy już peteczkę. Na peteczce przypadkowa zrzutka na jedynce. To w ogóle, słuchajcie, były tak pechowe zawody, jeżeli chodzi o pierwsze przeszkody. Naprawdę, nie wiem, no takie fajne dojazdy. Wszystko tak fajnie pasowało. A te drągi sobie spadały i na petce, i na ence. Ale reszta przejazdów, jak widzicie, bardzo fajna, mówię, wszystko fajnie w tempie, tam gdzie chciałam te odskoki, to tam wychodziły, nawet jeżeli gdzieś widać, że były dalsze, to było zaplanowane. Kana, jak chciałam, żeby się skróciła, tak się skracała, chciałam, żeby dodała, to się dodała, więc no naprawdę jestem bardzo zadowolona z tego parkouru, szkoda tej zrzutki na jedynce, bo jednak konkurs dwufazowy, więc w drugiej fazy już nie mogłyśmy jechać. Ale kto nas ogląda od dłuższego czasu, wie, że nienawidzimy dwufazówek. Jakby, nie wiem, ja nie lubię konkursów dwufazowych. Mi jest smutno, że ja muszę w połowie parkouru słyszeć dzwoneczek i nie mogę jechać. A z reguły ta druga połowa parkouru jest dopiero fajniejsza. Tutaj już, słuchajcie, zaczęliśmy NK. Jak widzieliście, też na jedynce była zrzutka. A do dwójki, tak widzieliście, strasznie źle mi tam podeszła. Ona w ogóle chciała mi tam wyłamać. Kto oglądał vlog z poprzednich zawodów, wie, że w bardzo podobnym miejscu stał Oxer, który mi wtedy wyłamała z tą podmurówką, czy tam stacjonata stała, już teraz już nie pamiętam. W każdym razie wyłamała mi tą wtedy przeszkodę. Nie, dobrze, Oxer. To wtedy, co żeśmy wpadły w ten Oxer, to było. I co, no, chciała mi wyłamać, na szczęście skoczyła, no, ale ten skok już nie był taki ładny. Reszta, jak już widzicie, szła fajnie do momentu tej przeszkody, którą teraz widzieliście, którą mi zrzuciła, to zdaje się była szóstka. To był mój błąd. Ja tam niepotrzebnie wcisnęłam szóstą fulę. Nie wiem w ogóle po co. Tam tak fajnie pasowało na pięć. A po co ja wcisnęłam tą szóstą, to nie wiem. To była strasznie głupia decyzja, no ale mówię, ogólnie reszta parkouru super, fajnie, cacy, ekstra. Już Wam streszczam szybko starty na obu koniach. Jeżeli chodzi o Shake'a, to niestety dwa razy zrobiłam rezygnację. Ogólnie chodził na rozprężalni bardzo fajnie, wjechał w ogóle na parkour bardzo taki fajny, chętny. Ale po usłyszeniu już speakera z głośników, po prostu go zamurowało, nie? Dla niego to było chyba zbyt straszne. Tak się, słuchajcie, zaciął, że nie było opcji go jakkolwiek ruszyć. Po prostu dwa razy podniosłam rękę, bo przed tym drugim przejazdem gdzieś tam się przyjechałam za jakimś koniem po całym placu, ale niestety wyskoczenie nie chciał tam chodzić. Więc no, podniosłam dwa razy rękę, zrezygnowałam, stwierdziłam, że nie ma sensu go tam pchać albo przekraczać normy podwójnie, żeby było, wiecie, no, kumacie, o co chodzi. A jeżeli chodzi o Kanę, no to petka, przypadkowa zrzutka na jedynce w pierwszej fazie niestety.
więc skończyłyśmy chyba 9, ale ogólnie cały parkour super, bo bardzo taki fajny, równy, ona się skracała kiedy ja chciałam, tak nam wszystko fajnie pasowało, naprawdę mega mi się jechało. Jeżeli chodzi o Enkę, znowu przypadkowo zrzutka na jedynce, jedynki tym razem nam nie pasowały, a do 7 niepotrzebnie ją, słuchajcie, dokróciłam mocniej i z tego też była zrzutka, ale no z drugiej strony chciałam się wrobić na 8, bo dzisiejsza Enka to była jedna z najtrudniejszych, jakie jechałam. No jazdy były ciężkie, więc w sumie skończyłam z 8 punktami karnymi, więc i tak fajnie, bo Kubuła szła, no naprawdę fajnie też, trzeba przyznać, tylko no był to ciężki parkour dla nas, tak, i dla mnie i dla niej, my się dopiero uczymy tak jeździć te Enki, więc co, no tyle, uczymy się dalej, zbieramy teraz siły tak na następne zawody, Kanyś sobie teraz wstępuje, ja czekam, zaraz się pewnie pójdę przebierać i będziemy się pakować do Tomciu. Tutaj, słuchajcie, jeszcze szybka wstawka z trawinku koni. Co, no tak jak mówiłam, zapakowaliśmy się tak naprawdę już do domu. W domu nakarmiliśmy koniki, zrobiłam glinkę Kanusi i tak naprawdę było już po zawodach, więc nic już wam więcej no, nie nagrywałam.